Cześć kochani, witam Was na swoim kanale. Ponieważ jestem trochę chora, nie chcę za dużo gadać i postanowiłam wrócić do swojej serii Fitting Room i dzisiaj zaprezentować Wam kilka strojów z tą czerwoną sukienką z Kamaje, którą ostatnio kupiłam. Pierwszy strój mam już na sobie, więc może zacznę od góry. Z biżuterii mam tylko takie czarne kuleczki, kolczyki z biżu Brigitte. Makijaż postawiłam na... może nie delikatny, ale taki klasyczny, uwodzicielski. Fryzura zaraz Wam się pokaże z tyłu. Mam tę sukienkę właśnie z Kamaje, czerwoną. I założyłam do tego czarny żakiet z More & More z Royal Collection. Torebka. Wzięłam tą torebkę z glittera, ale jako kopertówkę. Schowałam pasek do środka. Zaraz Wam pokażę jeszcze, co mam na dole. O, tak wygląda z żakietem. A na dole, mam nadzieję, że widać, mam czarne botki z ambry. O, tak to wygląda. I do tego jasne rajstopy. Uważam, że połączenie czerwieni z czernią jest bardzo eleganckie, seksowne i kobiece. I uwielbiam takie połączenie. Ten strój uważam, że jest taki elegancki na wieczór. Trochę właśnie seksowny, a że dzisiaj akurat mamy rocznicę zaręczyn z Mateuszem, także bardzo możliwe, że dzisiaj właśnie tak wyjdę wieczorem do kawiarni idziemy, więc bardzo możliwe, że właśnie tak się ubiorę. A teraz zapraszam Was na kolejny strój, zupełnie inny. Kolejny strój jest bardziej na rokowo. Biżuterię zostawiłam tę samą, kolczyki są te same. Sukienka oczywiście, czerwona z Kamaje, szalik taki żółto-pomarańczowy. Nie wiem skąd jest, bo dostałam go w prezencie parę lat temu. Do tego mam motocyklową kurtkę z Orsaya, z piętym tutaj znaczkiem Guns N' Roses, a na dole... A tutaj mam znaczek z warszawskiego Hard Rock Cafe. W takim motocyklowym stylu. Może Wam pokażę od razu. O, tak wygląda kurteczka. A jeszcze fryzurę miałam Wam poprzednio pokazać, to zrobiłam sobie coś takiego, mam nadzieję, że widać. Torebka, zmieniłam na tę torebkę, ona jest chyba z Wallis, ale kupiłam ją w second handzie. Tak samo schowałam pasek, aczkolwiek tutaj pasek zupełnie by nie przeszkadzał, bo nie muszę mieć kopertówki przy tego typu stroju. Do tego założyłam czarne kryjące rajstopy oraz ciężkie zimowe kozaki, żeby podkreślić taki cięższy trochę motocyklowy styl. Kozaki są chyba z CCC, kupione 2 lata temu. Wydaje mi się, że nie w zeszłym roku kupowałam, tylko w jeszcze zeszłym. No i tak wygląda mój nadal czarno-czerwony, ale już trochę cięższy, bardziej motocyklowy styl, który również bardzo mi odpowiada. I teraz postaram się zrobić coś bardziej kolorowego, bardziej szalonego, także zapraszam na kolejny strój. Witam Was w ostatnim stroju. Jak widzicie, kolory się trochę zmieniły, zrobiły się jaśniej. Zmieniłam kolczyki na takie małe kryształki z H&M-u. A na szyi mam naszyjnik z... chyba też z H&M-u, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak. W takim złotym kolorze. Sukienka oczywiście taka sama. Pod spodem założyłam żółtą bluzkę z jeans clubu, z kołnierzykiem i z długim rękawem. Powróciłam do torebki z glittera, też bez paska, aczkolwiek pasek, bo tutaj też nie przeszkadza w tym stroju, bo jest taki trochę luźniejszy. I pokażę Wam dół. Mam żółty rajstopy z Merlin oraz założyłam ponownie czarne botki z ambry. Z butami mam trochę problem, jakoś tak nic mi nie pasuje, mam kilkadziesiąt par, a i tak nie mam co dopasować. Więc tak wygląda mój trzeci strój, jest zdecydowanie jaśniejszy, trochę grzeczniejszy. Przez ten kołnierzyk tutaj mocno przy szyi zaznaczony. Natomiast wydaje mi się, że też z pazurem i ciekawy. I taki trochę rozjaśniający te ponure dni końca zimy. Dajcie mi znać, który strój Wam się najbardziej podobał, czy podobają Wam się tego typu filmy, czy mam je częściej przygotowywać, co byście chcieli jeszcze zobaczyć i zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz polubienia tego filmiku i do zobaczenia później. Pa, pa!